Dzień dobry, mamy dzisiaj 15 kwietnia, poniedziałek, środek dnia, a to nagranie nosi tytuł Tydzień na giełdach zagranicznych. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii fal Elliotta. Zanim przejdziemy do kilku informacji, które dla Państwa przygotowałem, dzisiaj tak wyjątkowo będzie ich mało. To najpierw chciałbym kilka słów komentarza dotyczącej sytuacji irańsko-izraelskiej. I najprościej chyba można to podsumować takim trochę teatrem ze strony Iranu. Coś, co widzieliśmy na wzór irańskiego ataku na amerykańską bazę, kiedy to generał Soleimani został zabite przez stronę amerykańską. Wtedy to Amerykanie chcieli odpowiedzieć na ten atak, ale Donald Trump odwołał ten atak, uważając, że, jeśli dobrze oczywiście pamiętam historię, ale uważając, że nie jest potrzebna eskalacja dalszego konfliktu, Iran uznał, że zemścił się za zabójstwo swojej ważnej persony wojskowej i tak naprawdę na tych wydarzeniach zakończyły się tamte napięcia amerykańsko-irańskie. No i wygląda na to, że w takim podobnym scenariuszu może się to układać obecnie. Najpierw Izrael zaatakował konsulat czy ambasadę irańską w Damaszku, w Syrii. Zginęło 7 członków irańskiej armii. No i oczywiście Iran zadeklarował chęć odwetu. No i tutaj bardzo chyba mocno chodziło o to, aby to wybrzmiało medialnie, zwłaszcza aby dotarło do wszystkich Irańczyków. Ten odwet był zaplanowany z dużym wyprzedzeniem. Proszę zobaczyć, że cała też akcja została przeprowadzona w weekend, aby tak naprawdę można było rozegrać cały ten performance teatralny w weekend bez udziału otwartych ręków i tak dalej, i tak dalej. Skończyło się na tym, że Irańczycy wystrzelili najpierw serię dronów ze swojego terytorium. Oczywiście te drony musiały przylecieć przez terytorium Iraku. Następnie dołączyły do nich pociski balistyczne o wyższych prędkościach. Wszystkie drony, bodajże 145 sztuk, zostało zestrzelonych przez tutaj połączone siły, bo tak naprawdę interweniowały tutaj wojska Stanów Zjednoczonych, wojska Brytyjczyków, oczywiście Izrael, ale również Jordania, która zamknęła część przestrzeni powietrznej, też niektóre cele militarne wystrzelone przez Iran zestrzeliła. Dodatkowo Iran wystrzelił ponad 100 rakiet balistycznych, kilka trafiło w cel, wyrządzając minimalne szkody w izraelskiej bazie wojskowej. No i to by było na tyle. Iran powiedział, że się zemścił, że uznaje jakby tą zemstę za satysfakcjonującą. I początkowo Izrael odpowiedział, że zaatakuje cele irańskie. No i tak naprawdę tu było ryzyko całego takiego powiększenia tego konfliktu, eskalacji tego konfliktu. Natomiast Joe Biden wyperswadował premierowi Netanyahu, aby ten kontratak wyprowadził, gdyż poinformował go, że wojska amerykańskie nie będą w tym uczestniczyć, a poza tym chciał obniżenia nastrojów, no zwłaszcza, że w Stanach Zjednoczonych rozkręca się coraz mocniej kampania prezydencka. No i na chwilę obecną można powiedzieć, że Iran już raczej nic nie zrobi. To jest chyba sprawa zamknięta, tak jak po zabójstwie generała Soleimaniego. No i chyba Izrael również niewiele zrobi. Stąd też w piątek na rynkach widzieliśmy dość mocną wyprzedaż, bo rynki bały się tego, co może nastąpić w weekend. Natomiast udało się to wszystko rozegrać do niedzieli. No i dzisiaj mamy odreagowanie i można powiedzieć, że
za tydzień, jeśli oczywiście wszystko pójdzie z takim scenariuszem, jak Państwu opowiadam, za tydzień, za 2 tygodnie nikt już nie będzie pamiętał o tych napięciach izraelsko-irańskich i wrócimy do przyglądania się amerykańskiej makroekonomii, a zwłaszcza inwestorzy zaczną skupiać się na sezonie wyników, który rozpoczął się w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu, jeśli dobrze pamiętam, raportował w piątek JP Morgan. Natomiast większość oczywiście banków będzie raportować w najbliższych dniach. I tutaj jest mowa przede wszystkim dzisiaj o Goldman Sachs. Tu są także mniejsze banki, M&T Bank, First Bank, to są wszystko mniejsze podmioty, natomiast sytuacja wbrew pozorom tych mniejszych podmiotów może być istotna, zważywszy na rynek nieruchomości komercyjnych w Stanach Zjednoczonych, który ewidentnie przeżywa trudności, a większość tych nieruchomości komercyjnych finansowana jest właśnie przez małe banki. We wtorek Bank of America, Morgan Stanley, BNY Mellon. Ale także zobaczymy wyniki Johnson & Johnson i United Health Group, czyli dwóch głównych przedstawicieli amerykańskiego healthcare'u. W środę najważniejsza, bodajże holenderska, najważniejsza europejska spółka technologiczna, holenderski, jeśli dobrze pamiętam pochodzenie spółki, holenderski ASML, natomiast to oczywiście głównie chodzi jako ADR w Stanach Zjednoczonych, więc nie jest to spółka amerykańska. Jeszcze zobaczymy kolejne wyniki mniejszych banków. No i tak naprawdę chyba uwaga inwestorów zacznie się przesuwać na czwartek. Tu z takich ważnych wyników trzeba powiedzieć o dwóch podmiotach. Koreański, przepraszam, nie koreański, tylko tajwański, Taiwan Semi Educators, czyli jeden z głównych przedstawicieli czy producentów mikroprocesorów na świecie. No i oczywiście po zamknięciu sesji Netflix, czyli można powiedzieć jedna z tych mniejszych spółek z Magnificent Seven, która nie ma aż tak dużego znaczenia jak więksi bracia, tak można by powiedzieć. No ale gdzieś zacznie to nakreślać. Wyniki Taiwan Semi Educators i Netflixa mogą nakreślać trajektorię wyników w sektorach technologicznych. Więc myślę, że dość płynnie w tym tygodniu ta uwaga z napięć na Bliskim Wschodzie przesunie się na sezon wyników Stanów Zjednoczonych. Przez długi czas rozmawiałem z Państwem o pewnej takiej, szukam odpowiedniego słowa na to, ale problemie czy też niezrozumieniu, dlaczego non-farm payrolls, czyli pozarolnicza lista płac w Stanach Zjednoczonych, pokazuje zupełnie inne parametry rynku pracy od innych miar, albo można powiedzieć, dlaczego NFP jest na tak wysokim poziomie. Co nie sugerują inne miary rynku pracy. Jedną z teorii było to, że non-farm payrolls nie waży tak zwanych part-time job, czyli nie waży ilością godzin pracy w niepełnym wymiarze czasu. Z tego co kojarzę, to jedyna opcja w rozróżnienia part-time job i full-time job to jest przekroczenie 35 godzin pracy w tygodniu. I tak jak Państwu sugerowałem, być może właśnie 3 etaty czy 4, no powiedzmy 4 etaty na 10 godzin będą ważyć tyle w NFP, co jeden full-time job, czyli innymi słowy, utrata jednego miejsca pracy, zastąpiona czterema etatami po 10 godzin, z tym samym wynagrodzeniem w finalnie, według NFP to będzie przyrost miejsc pracy o 3. To była jedna z hipotez, i tą hipotezę dość dobrze potwierdza napływ imigrantów do Stanów Zjednoczonych, bo proszę zobaczyć, że liczba pracy tutaj podejmowana przez Amerykanów znacząco nam spada, czyli tych native born, czyli urodzonych właśnie w Stanach Zjednoczonych, a foreign born, czyli imigrantów, rośnie. Być może to właśnie wybija w NFP, że to imigranci, przyjmując kolejną posadę na jakąś część etatu, podbijają
czy można powiedzieć w pewien sposób sprawiają, że te dane NFP są nieprecyzyjne. To jest jedna z hipotez, ona dość dobrze wygląda, no ale pewnie będziemy potrzebować więcej informacji, aby stwierdzić, czy faktycznie jest to tym spowodowane, czy też nie. Na koniec tych dzisiejszych rozważań makroekonomicznych chciałbym zwrócić uwagę na złoto. Ja Państwu pokazuję oczywiście w Amibrokerze kontrakty terminowe na złoto, natomiast obojętnie której miarze się przyjmiemy, czy to będzie złoto w kontraktach terminowych, czy na spocie, czy nawet jeżeli weźmiemy sobie notowania jednych z większych płynnych światowych ETF-ów, jak na przykład GLD, no to zobaczymy jeden problem. Złoto nam rośnie, a nie jest to potwierdzone inną miarą. I co jest ciekawe, nie jest to potwierdzone łączną ilością złota, które są w posiadaniu tychże trzech funduszy amerykańskich, czy trzech dystrybutorów ETF-ów. A i te, ci dystrybutorzy ETF-ów zabezpieczają, tu innymi słowy, replikują pozycje w ETF-ie w złocie fizycznym. Czyli każda jednostka uczestnictwa ma odzwierciedlenie w jakimś ułamku sztaby złota, powiedzmy. To wygląda tak, że jeśli oni nie zwiększają swojego zaangażowania fizycznego w złota, no to jednostki uczestnictwa nie są zwiększane, tylko redukowane. Nie jest to pod, i tym samym nie mamy tutaj potwierdzenia tego trendu wzrostowego. Zobacz, proszę zobaczyć, od 2005 roku, no ten trend jest praktycznie potwierdzony. Tu mamy dość wysoki pewnie współczynnik korelacji, no i rozjazd nam się zaczyna w 21, no a tak nam mocno się zaczynamy rozjeżdżać w połowie 23 roku. Drugą ciekawą rzeczą to jest korelacja, zazwyczaj bardzo wysoka, ujemna korelacja pomiędzy cenami złota a realną stopą procentową w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście tu mamy inwersję, bo realna stopa procentowa jest jako inwersja przedstawiona. Innymi słowy, im wyższa realna cena stopa procentowa w Stanach Zjednoczonych, tym niższa powinna być cena złota. I jest to również bardzo długa zależność. No i proszę zobaczyć, że ta zależność trwała do pierwszych podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w 2022 roku. W marcu 2022 roku rozpoczęły się podwyżki stóp procentowych. One skutkowały tym, że realne stopy procentowe wzrosły, ale cena złota nie poszła za realnymi stopami procentowymi, tylko się odkleiła. To są dwie zmienne, które do tej pory były mocno skorelowane ze złotem, teraz nie są. Trudno mi odpowiedzieć na pytanie, co do czego teraz powinno tutaj dążyć. Można tylko stwierdzić, że mamy niepokojące te dywergencje pomiędzy ceną złota a zmiennymi, z którymi przez lata była ona skorelowana. No jest to przynajmniej zastanawiające. Dobrze, przejdziemy teraz, przepraszam Państwa, do programu AmiBroker. Jeszcze chwilkę. Proszę o chwilę cierpliwości, bo miałem aktualizację Teamsów i nieco się zmieniły wyglądy i formaty. Dobrze. OK. A już jesteśmy, indeks S&P 500. I może tak krótko, aby nie przeciągać niepotrzebnie. Jeśli chodzi o indeksy amerykańskie, mamy wysłane pierwsze sygnały bearishowe. I tu tak mniej więcej zgodnie przez większość tych indeksów. Mamy taki dość powolne, pięciofalowe ruchy spadkowe. Te ruchy spadkowe mogą być klinem wprowadzającym. Tu niewykluczone, że nastąpi jeszcze krótkoterminowe odreagowanie, być może powstaną RGR-ki. Natomiast złamaliśmy linię trendu wzrostowego, co było potwierdzone tą rozległą, negatywną dywergencją. Mamy impuls spadkowy i jest to być może sygnał do tego, aby rozpocząć jakąś korektę spadkową. Na Dow Jonesie po przełamanie tej linii także mamy pięciofalowy ruch spadkowy. Tutaj oczywiście ta dynamika jest większa niż w przypadku S&P 500. A jeśli chodzi o Nasdaq 100 i Nasdaq Composite,
Tu również możemy rozliczyć klina wprowadzającego, no i też została złamana linia trendu wzrostowego. Oczywiście była tu spora negatywna dywergencja, więc teoretycznie rodzi się miejsce dla niedźwiedzi do zbudowania tego ruchu spadkowego. Krótkoterminową przewagę wygląda na to, że uzyskują niedźwiedzie, natomiast w takim wariancie dosłownie na najbliższe godziny, no niewykluczone, że to odreagowanie nastąpi właśnie z deeskalacją, czy ze zmniejszeniem ryzyka eskalacji tych napięć izraelsko-irańskich. Russell 2000 tutaj tąpnął nam nieco mocniej, no i niewykluczone, że po tym tąpnięciu rozpoczniemy większy ruch spadkowy. No potrzebowalibyśmy się uporać z tymi oporami, aby myśleć o kontynuacji tendencji wzrostowej. Tutaj na NYSE Composite Index również jest widoczny dość znaczący ruch w dół po wybiciu dołem z kanału wzrostowego, który był potwierdzony negatywną dywergencją. Zbiorczy indeks emergingów tu też się gdzieś, powiedzmy, przecenił, odwrócił, więc wygląda to tak, że ta fala C może faktycznie się już zakończyła. A jeśli chodzi o indeksy europejskie, na indeksach europejskich również mamy pięciofalowy ruch w dół, czyli może być to początek większej przeceny. No ale przypomnę, że choćby na niemieckim DAX-ie na tygodniówce mamy te formacje objęcia Bessy, co mogłoby sugerować również, że rynek przechodzi z trybu wzrostowego na tryb spadkowy. Jeśli chodzi o KKR 40, to są podobne hipotezy co z indeksem DAX. Tutaj mamy finalizację wieloletniego wzrostowego klina wprowadzającego. No i potrzebujemy zdecydowanie wybić się górą z tego klinu, tak samo jak i oczywiście na DAX-ie. My potrzebujemy zdecydowanie wybić się z górą z tych klinów, zbudować taką serię trzech pokaźnych, długich świec wzrostowych, aby formacja klina została zanegowana i aby zinterpretować ten układ techniczny jako sekwencję fal pierwszych i drugich. Jeśli natomiast po takim nieznacznym wybiciu następuje ruch odwrotny, albo tak jak na KKRO nawet nie dochodzi do tego wybicia, no to tutaj powstaje ryzyko, że to jest właśnie formacja, koniec formacji klina, a jeśli są to zakończone formacje klinów wprowadzających, to dołek fali drugiej jest tutaj celem. Cały czas zostaje otwarte pytanie, co z indeksem Shanghai Composite. Tu teoretycznie mieliśmy wybicie dołem z formacji trójkąta, po czym powstało spektakularne objęcie Hossy. No i oczywiście mamy tutaj mamy takie pytanie, co dalej z tym układem technicznym? Po tym silnym ruchu wzrostowym można tutaj wyróżnić formację trójkąta, więc trochę to wygląda na jakiegoś wzrostowego zygzaka. Fala A, fala B. Być może to nawet jakiś taki niedociągnięty powstanie nam zygzak. No to taki na pewno układ, gdzie po silnym wzroście mamy konsolidację w formacji trójkąta, nie jest dobrym zwiastunem długoterminowych wzrostów, bo to oznacza raczej, że mamy do czynienia z formacją trójkąta, przepraszam, z formacją zygzaka wzrostowego, który to formacja trójkąta jest środkową falą, aniżeli z impulsem wzrostowym. W każdym bądź razie, jeśli zostanie przełamany dołek tego knota, który zbudował nam objęcie Hossy, no to ta formacja bullishowa zostanie zanegowana. I na koniec pytanie o yieldy, bo teoretycznie dziesięciolatki amerykańskie są w idealnym miejscu do zakończenia wzrostów, natomiast deeskalacja konfliktu może spowodować to, że wcale nie zobaczymy odpływu kapitału do bezpiecznych przystani, a to oznacza, że nie będą kupowane prawdopodobnie amerykańskie obligacje, a to oznacza, że rentowności amerykańskich papierów nie będą spadały. Czyli jeśli one nie miałyby się zatrzymać na tym przystanku i rozpocząć ruchu w dół, no to jest oczywiście ta druga opcja z formacją trójkąta, z którego powinniśmy się wybić górą, zmierzając na wieloletnie maksima. Przechodząc teraz do świata surowców, kontrakty terminowe na złoto bardzo mocno zyskiwały na wartości w zeszłym tygodniu, ale w piątek te wzrosty zostały zgaszone. Raczej ta sekwencja wzrostowa jest już za długa na tą formację klina kończącego, więc niewykluczone, że my tą drogę na 2900 będziemy kontynuować. Choć tu oczywiście należy pamiętać o tym, że nawet jeśli jest to ta postać trójkąta, czyli fala czwarta,
No to być może jest to po prostu jedynka, dwójka, powiedzmy trójka, czwórka, piątka. Wcale aż takie wydłużenie nie musi zostać tutaj zbudowane. No oczywiście osiągnęliśmy skrajne wartości na RSI, natomiast jeśli ma być to wydłużona fala piąta, no to tutaj raczej ten rekord na RSI powinien być bity. W przypadku kontraktów terminowych na srebro doszło do wybicia górą z formacji trójkąta. Tu nie jesteśmy jeszcze w strefie wykupienia. No i teoretycznie mamy szansę do dalszych wzrostów. Na razie srebro czy kontrakty terminowe na ten walor zostały zatrzymane na tym dość silnym oporze zbudowanym wokół dwóch lokalnych szczytów. Natomiast no tutaj prawdopodobne jest przełamanie tego poziomu, bo zasięgi wzrostowe wynikające z tej niebieskiej formacji trójkąta wypadają w rejonie $36 i tam teoretycznie złoto, przepraszam, kontrakty terminowe na srebro mogłyby zmierzać. Oczywiście jest zawsze jeszcze opcja niedociągniętego zygzaka, czyli nieznaczne przebicie szczytów i cofnięcie ceny. Natomiast warto zwrócić uwagę, że w ujęciu długoterminowym, takim jak popatrzymy sobie na wykres od 2011 roku, no to mamy tutaj klarowny impuls spadkowy, który rozpoczął nam pierwszą część takiej długoterminowej, 20-30-letniej beście, a to odreagowanie od pandemii przyjmuje typową postać korekty wzrostowej. Mamy tu falę A, długą konsolidację, która ukształtowała formację trójkąta, czyli falę B w zygzaku, i budujemy falę C. To oznacza, że po zakończeniu tej korekty wzrostowej walor może powrócić do silnej przeceny. Ropa naftowa tutaj niespecjalnie reagowała na te napięcia na Bliskim Wschodzie. Mieliśmy oczywiście minimalne wzrosty na kontraktach terminowych na ropę Brent. No i tu cały czas jakby taka pozostajemy w długoterminowej konsolidacji. Po tym jak walor ładnie bronił brązowej linii szyi i dwusetki, najpierw przeszło rok temu, następnie w grudniu 2023 roku, no rozpoczęliśmy ten ruch korekcyjny. Ten ruch korekcyjny może kończyć falę drugą, możemy przebić szczyt fali B, no i wtedy po prostu wydłużymy tutaj tą korektę płaską. Dopiero gdzieś, gdybyśmy mocno przekroczyli poziomy $100, to można by myśleć o tym, że te wzrosty zaczną nam przyspieszać i być może wtedy droga na szczyty z 2022 roku zostanie otwarta. Z drugiej strony, oczywiście, przebicie dwusetki i linii szyi, a także dołka jedynki, czyli 72,50, powinno otworzyć drogę do $44. Na końcu kontrakty terminowe na miedź. No i to jest zmiana układu technicznego. Do tej pory pokazywałem Państwu formację trójkąta. Ona mniej więcej miała biec w taki sposób. Natomiast po przełamaniu tejże linii należy ją rozpisać inaczej. Tutaj akurat mamy połączenie korekty złożonej i klina kończącego. No i to również w przypadku kontraktów terminowych na miedź mamy podobną sytuację jak na kontraktach terminowych na srebro, tylko interwał jest inny, bo mamy tutaj falę A. Następnie ta fala A to jest pięciofalowy impuls spadkowy. Mamy tutaj pięciofalowy impuls spadkowy i po nim rozległą korektę wzrostową. Falę A, falę B, no i klin kończący budujący falę C. Nadbiliśmy minimalnie szczyt fali A. Są tutaj ważne opory, więc niewykluczone, że to jest tyle, jeśli chodzi o ruch wzrostowy. Jeśli udałoby się podaży przejąć kontrolę nad ceną na tych poziomach, no to oczywiście będziemy się przyglądać, czy cena mogłaby zmierzać do dolnego ograniczenia kanału wzrostowego, a przebicie dołka fali B wtedy skutkowałoby rozwinięciem silnej bessy, a w scenariuszu bullishowym możemy jeszcze próbować zmierzać do górnej bandy tego ograniczenia do rejonu 470 centów. W tygodniu na giełdach zagranicznych to wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień.